Chodź kłamstwo. Co tak stęka cię, to nara. Żałuj, tu jest zajebiście. Ale nie rób fal. Nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal. I ktoś będzie mówił, że nawet przy 5 stopniach jest luz. No, luz. Tydzień temu też tak. Gówno, prawda. Woda jest... Tak samo zatyka, kurde, jakby było minus 8. No tak. Woda będzie ile? 4, 5? 5. To jest 5, góra. Nie? Nie ma więc. O, jak dobrze. Świry, jak dobrze. Jak dobrze, jak świetnie. Julka nie chciała? Chciała. To czemu się nie wziął? Bo miała wczoraj do wyboru, czy wychodzi z ziomkami po nocy. Aha. Myślałem, że wyjdzie z ojcem. Trochę przesadziłeś. Słuchaj, nie, żebyś ją gdzieś zabrał, wiesz, jakieś urosłe, fajne, ciepłe miejsce. Chciałem sprawdzić i już wiem, no. No, czyli wiesz, ta rozmowa już dalej nie ma sensu, no, musisz wymyślić coś innego. No wiem. No ale dzisiaj... Tato, to ja chociaż pojadę z dym, na spacer, ale nie będę wchodzić, ale mogę jechać z sobą. No to nie, to było nie takie... No, umawialiśmy się córeczko. Nie, no ja rozumiem, no. Umawialiśmy się córeczko, że nie jedzie. To nie. Ale szybko mnie zaczyna czuć. Tym razem, no. Ale słoneczko jest zajebiste. Bo w tamtym tygodniu to powstaje po 10 minutach, ściągłem czapkę, rękawiczki dałem córce, bo córka przyjechać, coś popatrzeć. Stałem jeszcze 5 minut, wyszedłem, poszedłem tam, na główkę skoczyłem, przypłynąłem. Powiem ci, że nie trzepało mnie tak, no w sumie 15 minut stałem. Ubrałem się normalnie, później powiedziałem na siłowni, bał ci normalnie się zachowywałem, do żadnych lęków. Mówię, kurde, chyba za ciepło, ile ta woda miała stopnia, ale tak jak dzisiaj, nie? Może nie wiem. Stres, pierwszy raz. No, temperatura też. No. Nie tam, ale nie. To jest po prostu idealne. No. Jejku, jak to słoneczko prawie. Ja stałem, patrzę, odsuwam ten roletę, patrzę. Cześć. Wow. Patrz, skakuj. Chodź tu. Kurwa, ja przygotowałem sobie ten ciepłą herbatkę. Ja mam. A ja sobie przygotowałem zimną z lodówki wodę u was na trening jadę, to musiał wypić. Ale twardy jesteś, że zdarza dojechać po tym. No. Trenować. A wy właśnie fajnie widzicie teraz. Tak? No. Znaczy na taki nabuzowany jesteś. Tak, skakuje, wiesz, pierwszy rowerek 10 minut, no to już się tak rozgrzeje, wiesz. Wszystko się już tak wraca do normy i to się spoko. Wolę tak, niż powiem ci, że jechać do domu i się kurwa i w domu chodzę. No. Nie, to trzeba coś robić. No, no trzeba, to wiesz, najgorsze, no. Ale najgorsze, no, co zrobiłem, tak, to jak... Tak, do piwnicy, wejdzie no. No za sobą. No taka siłownia, ale nie? Nie, to jest siłownia, widzisz, ja bym nie wyładował jakiegoś węgla. No dobra. W domu to jedynie siąść, ale na grzejniku. Nie, właśnie to chyba jest najgorsze. Ja właśnie ten najgorszy, a jak ja raz zrobiłem, że przyjechałem, tak mnie, wiesz, tak mnie przepało. Pod kot się położyłeś. Pod kołdrę, bo ten telewizor kołdrę i kopię. Ja to kurwa godzina zaczynał to zimno. No, to zimno, wiesz, i ja wiesz, no nie wiedziałem, myślałem, że się rozgrzeje, człowieku. No. A później gdzieś coś, to kurwa, tak gdzieś nie czytam, działa. Mówię, nie, to najgorszy błąd właśnie, kurde, bo to... Bo to przecież to jakby się lód pod, wiesz, kawałek mięcha zamrożonego pod kołdrą, to ile, kurwa, będzie 3 dni, kurwa, zamrożone, nie? A ja myślałem, że się ogrzeje. Kusję, to wstawaj. A może mi to też blisko? Marcin, na ostro, ale za tydzień może nie być takiej ładnej pogody. No, wykorzystałem tydzień. Na tym, że tak stał, tutaj ściągłem to wstup pod wodę, postałem się, no fajnie, to już było. W ramach trzeciego wejścia. Trzecie? Z
skoczę. Dwa razy wchodzicie? A dwa razy. I trzecie se wejdę ten. Skoczę tam i wyjdę. Ja tak ostatnio, co jak żebym już jeździł w tamtym roku, to powiem ci, że wolałem stać 20 minut albo dłużej, raz, niż tak stać na przykład 15, wyjść, bo te 5 minut później to kurwa, gdzieś mnie szybciej mnie wszystko... Nie wiem, ale mi się wydaje, że jak wyjdziesz, przebiegniesz się, no. To, że zewnątrz tej części ciała dotrzeć głębiej. No możliwe, no, no bo dostajesz, wiesz, turbina się włącza i jeszcze to rozprowadzisz bardziej. Nie? Ale wiem, że wchodzę do ciebie, wchodzę, no to wiadomo, za drugim razem, to jak wchodzisz, jak do ciepłej wody, nie? Ale wiem, że tak 2-3 minuty i nie zaczyna. No bo to rozprowadzenie tego zimnej... Tak, szybciej się jesteś no. To lepiej, żeby się nie zrobiło. Dopiero wtedy zapierdzielasz. Ja tak specjalnie napisałem, że będzie nam to Ja wiem, ja z takim gościem i jeszcze chyba jeden stał. I później myśmy wchodzili, to jeszcze jak jeden przed... Kurde, mało. No nie, ale, a to piękny teraz było, ale widzę teraz, a dużo jeszcze wiesz, że to nie sezon. Ja się na 12 umówiłem pojazdówkę. A opony wymienić tutaj, tak? Nie? Nakłady. No co ty masz za tego maszynę? A gdzie nie masz oraczka? Pod wiatą. Obok motoru. No motor stoi z przodu, a później stoi kład. Jeszcze jest przejście. Dociskam go do ściany. No ale fajna chyba zajawka, nie? Ale fajna. Bo ty pojeździć, bo ty podbiłaś lasek, gdzie na zdołach. Dokładnie. Motorem enduro to tak. Proszę cię, ja dziękuję stracić kręgosłup na małym enduro. A na kładzie na pewno no, się przykryje kład, to też można stracić. Tutaj mi, wiesz, jest szansa, że cię zabije, kurwa, no, już nie będziesz czuł. A na enduro się połamiesz i możesz tu już nie wstać. Ale ten... No, był właśnie jedzie, przypadek. No, jedno, widziałem to w filmie, co wysyłałeś, ale... Ale chodzi mi o to, że te... Panu nie zimno? Nie, tu nie jest, tu ciepło. Tam może jest zimno. Tu jest troszkę zimniej. Nie zamierzam sprawdzać. A my se tu sikamy, to nam ciepło. Ale po nogach czy po kostkach? To gdzie do tak po nogach. To macie duży zapach. To tak na zmianę. Dobra, zaczekajcie, aż przyjdę, to mi tam trochę tak zajęcie. Okay, dobra, czekamy. Niech pani zagrzeją miejsce. To ja nie wchodzę. Aż tyle odwagi nie mam, żeby z wami tam stać. Chcę po noga sikać. To nie jest kwestia odwagi. To jest tylko sport na prawdziwych facetów. I kobiet. A, sikanie po noga, czy będzie. Ale o tym mówi? Tylko o sikaniu. No, wracając. Człowiek się nie lubi wkładać. No to i tak przecież nie jedziesz w każdą ścieżkę. To naprawdę szeroko. Nie wiem, ja zawsze znajdziesz między drzewami taką przestrzeń, żeby przejechać. Teraz myślicie na to. Teraz nie ujeżdżamy tak las typowo, no nie? No, żeby nie. Tak, są nowe trasy. Miejscówki se znajdujesz tak, żeby do pojeżdżenia, no nie? No i cały czas to nasz budynek. Kurwa, ale jedź tam, gdzie byśmy byli, oglądajesz filmik ostatnio? Te trzy co były? To jakiś filmik na morsowanie. Co? Żeby ci mieć na morsowanie. No to u mnie będzie na to na YouTube. A co to ma na YouTube? Ale takie odwagi nie mam, żeby tam zginąć. Kurwa, muzyka te dwa. Nie da woda. Chyba nie mógł gorszej nazwy być w trudniejszej do zapamiętania. To jest moje przezwisko, nie? Wszyscy sobie bardziej starają bez ATV, nie? No. I ten, no. Tam są to wyślę na grupę, to wyślij na grupę, to będę już sobie wiedział, jak coś tego będzie patrzeć.
Tam żeśmy w jednym miejscu, kurwa, 3 godziny spędzili. Byliśmy sami mokrzy i upierdoleni. Bo się nie dało wyjechać. Nie dało się. No, czekali, czekali na pomoc. 2 godziny 50 minut. Po koparkę, kurwa. No ale to o to chodzi, no. Jak ma być przeprawa, to kurwa taka, nie, zabawa jest poprzednia. Potem jedziesz w Bieszczady albo w góry, kurwa. To ja młodemu, kupiłem takiego kłada, 110, kurwa, jeszcze wiesz, przybiegł do przodu. Aha.